Przyklejono panu etykietę śląskiego reżysera. Pan się z tym zgadza? Uwiera to panu? Obojętne. To znaczy, ja nie jestem Ślązakiem, ale urodziłem się na Śląsku, mieszkam tutaj. Robię filmy i o Śląsku, i o nie, i o że tak powiem, świecie. Śląskie to są tak naprawdę dwa filmy, zrobiłem. Ale to nie jest nic złego. Dobrze mieć jakąś łączność z miejscem, w którym się żyje. To jest fajne. Poza tym ja strasznie lubię Śląsk. Strasznie lubię Śląsk, lubię Ślązaków. Michał Rosa to urodzony w 1963 roku w Zabrzu reżyser i scenarzysta filmów fabularnych. Od lat tworzy filmy opowiadające o starciach ludzi z rzeczywistością. Wykształcenie zdobył na Politechnice Śląskiej, kończąc architekturę, ale to na dawnym Wydziale Radia i Telewizji ukończył reżyserię. Od połowy lat 90. pracuje jako wykładowca na macierzystym wydziale. Wiedza, którą przekazuje studentom, jest poparta talentem i ogromnym doświadczeniem. Już w 1991 za film krótkometrażowy Gry i zabawy wojskowe był nominowany do studenckiego Oscara. Dzieło powstało, bo autor odreagowywał roczny pobyt w wojsku. Dużą rozpoznawalność zdobył w 2008 roku za sprawą filmu Rysa. Artysta zdobył m.in. nagrodę za scenariusz na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 2008-2012 reżyserował obsypany nagrodami serial Czas honoru. Ostatnim filmem, do którego napisał scenariusz i który reżyserował, jest Piłsudski, długo wyczekiwane dzieło, opowiadające mniej znane losy jednego z najbardziej rozpoznawalnych Polaków. Czy architekt pomaga reżyserowi w pracy na planie? Pamiętam, byłem w Łodzi i spotkałem takiego wybitnego polskiego scenografa, pana Jurka Sosnowskiego, i on mi powiedział, a w czym ci przeszkadza architektura, bo on też jest architektem. I chyba jest mniej więcej po połowie. To znaczy pomaga, bo no, pozwala inaczej myśleć przestrzenią. O. Moi operatorzy zawsze mówią, że trochę inaczej patrzę na świat. A przeszkadza, bo jestem za bardzo poskładany jak na człowieka sztuki. Reżyser tworzący kolejne filmy o starciu ludzi z rzeczywistością. To dobra definicja pana twórczości? No pewnie nie ma żadnej dobrej tak naprawdę, bo nie da się pewnie zdefiniować. Ja, nie wiem, 7 filmów zrobiłem, kilkanaście odcinków różnych seriali. Szczególnie te filmy były bardzo różne. To takie dwie ścieżki są pewnie takie, ja to nazywam albo filmy bardziej społeczne, albo filmy takie, nazwijmy to, bardziej psychologiczne. I one są różne. One są różne, one się dopełniają na różnych poziomach, ale chociaż pewnie ta definicja też nie jest zła. Kino społeczne, publicystyczne, ciągle pan do niego wraca, mówi, że to powrót do korzeni. Uważa pan, że polska rzeczywistość cały czas wymaga takiej analizy? Ja taki jestem. Ja nie wiem, czy tak powinno być, ale taki jestem, ponieważ ja jeszcze wchodziłem do kina w takiej sytuacji, gdzie polskie kino się ścigało z literaturą, ścigało się z teatrem w próbie opowieści o świecie i o Polsce również, i o człowieku. Teraz chyba już jest mniej, teraz kino stało się dużo bardziej, to nie jest pejoratywne, że jest komercyjne, ale jest dużo bardziej, opowiada dla ludzi o ludziach. A tamto kino, w których ja wchodziłem, to było dużo bardziej elitarne kino jednak, dla mniejszej grupy ludzi. Ja tam się wychowałem w takim kinie i pewnie dlatego nie potrafię go opuścić. Dziś świat, przekaz, kino oparte jest na emocjach. Pan wchodził do filmu wtedy, kiedy polskie kino jeszcze dialogowało z literaturą, poezją. Czy dzisiaj w dalszym ciągu da się robić tego typu filmy? Można, bo robią. Można, bo robią, bo są ludzie, którym
udaje się, prawda? Ja rzeczywiście nie jestem człowiekiem, który kocha bardzo emocje w kinie. To znaczy, ja uważam, jako człowiek, który robi wiele lat filmy i nawet uczy tego w szkole, że emocje w filmie wywołać najłatwiej. Jakiś rodzaj myśli trudniej. Oczywiście dobrze, jak to jest powiązane, jak to idzie równolegle. Ten świat emocji to pewnie jest ogromna większość współczesnej produkcji filmowej, prawda? Czy to emocji łatwych, czy też bardziej skomplikowanych, ale emocji. Takie kino, nie wiem, polskie kino lat 70., no to już mniej emocji, a więcej pewnie kiedyś mówiliśmy wartości, a może myśli. To mało kto, ale zdarzają się jeszcze reżyserzy i w Europie, i w świecie, którzy próbują to robić, prawda? Jaki fragment tej polskiej rzeczywistości jest jeszcze dla pana interesujący? Z jakimi problemami powinni mierzyć się polscy filmowcy? Chyba we mnie już nie ma takiej chęci, żeby opowiadać za bardzo o Śląsku. Chyba już za dużo opowiedziałem o tym. Szczególnie, bo to był takie miejsce, które bardzo mnie interesowało. Ja nie jestem Ślązakiem, ale bardzo to mnie interesowało. Takie miejsce, gdzie to się wszystko mieszało. I dawny Śląsk, i to, co przypłynęło tutaj w latach 60. i 70., i takie przemiany lat 90., to był kocioł. Ale chyba jeszcze nie jest opowiedziana historia o tym, co się w ogóle zdarzyło w Polsce na początku lat 90. społecznie. Wbrew pozorom, bo to jest albo opowiadane od strony ludzi bardzo biednych, albo od strony ludzi, którym się udało. A ja bym jeszcze chciał opowiedzieć raz może o polskiej inteligencji, której już prawie nie ma, dla której to było, no to była klęska. No po prostu była klęska i to był taki koniec jej świata. Jest pan scenarzystą własnych filmów, zbiera pan historię, ale jak buduje scenariusz? Czy ważniejsza jest intryga, czy bohater? Kiedyś to było tak, że szukałem opowieści, czyli historii. Teraz to już różnie. I bohater. No, czasami jakaś historia przez człowieka najbardziej się opowiada, więc bohater wtedy. Czasami historia nie ma prostej definicji, bo jakby była, to byliby ludzie, którzy by świetnie zawsze pisali scenariusze. A to jest tak, że nawet najlepsi scenarzyści co jakiś czas popełniają coś strasznego. Ponieważ no, chodzimy cały czas po linie troszeczkę. Bo z jednej strony powinniśmy opowiadać językiem zrozumiałym dla świata, a z drugiej strony opowiadać historie, które są naszymi historiami, bo to pewnie jest najciekawsze wtedy. I jak zejdziemy czasami za bardzo w jedną stronę, no to się rozpada, bo nikt nas nie rozumie. To jest skrajnie hermetyczne. Z drugiej strony, no to mamy poczucie, że jest to nazbyt, powiedziałbym, znaczy to jest taka historia, którą każdy może wtedy opowiedzieć i to też nie jest dobrze. Więc szukamy my i scenarzyści, i reżyserzy takiej ścieżki, ona jest bardzo wąska. Często z niej wypadamy, ale próbujemy i dlatego no nie ma prostej definicji, wracając do pytania. Zbiera pan takie historie? Wraca pan do nich? Modyfikuje? Mnie jeszcze w szkole nauczono, jak byłem w szkole, to była taka opowieść o Kieślowskim. Kieślowskiego już nie było wtedy, jak ja byłem, ale Kieślowski zarządzał pisanie notatników, takich zeszycików na różne tematy. I mnie moi profesorowie, pan Edward Żebrowski, poprosił też o to, żebym ja pisał sobie takie rzeczy. I ja miałem kilkanaście takich zeszycików na dowolne tematy, typu później telefon komórkowy, 10 historii o telefonie komórkowym, albo 50 historii o telefonie. I jak to zaczynam opowiadać, to ktoś mi daje zwrotną i mówi, o, a ja słyszałem coś takiego. I potem lepię z tego historię. Czy dużo jest jeszcze takich historii nieopowiedzianych, jak wyciąga pan je z tego zasobnika? Dużo. Dużo i obawiam się, że wszystkich nie wykorzystam, dlatego jedną opowiem. Moją ukochaną, ją się gdzieś chyba opowiadałem, ale ona jest według mnie świetna. Kiedyś w klaserze pod tytułem Telefon komórkowy wylądowała taka historia. Stoję sobie na dworcu kolejowym w Warszawie, dworcu centralnym. Wychodzę na papieroska i słyszę taką oto rozmowę. Dama, trochę zniszczona wiekiem, mówi do swojego telefonu
taki tekst. Jacek, Jacek, daj spokój, przecież ja praktycznie jestem tylko z tobą. Uważam, to jest naprawdę znakomite. Co słonko widziało Rysa, to klasyczne moralitety. Powiedział pan, obawiam się, że znika w nas poczucie odpowiedzialności za własne czyny. Niedawno ludzie mieli poczucie grzechu. Dziś wartościowanie uważa się za coś nieprzyzwoitego. Czy taka dyskusja ze zmieniającym się światem ma w ogóle sens? Znaczy, to jest jedyna dyskusja, która ma sens. Bo jeżeli przestajemy rozmawiać o tym, co nas boli, dotyka, ze zmiennością, no bo to jest wspaniałe, że świat się zmienia, prawda? Ale my każdego dnia musimy się jakoś dookreślić, powiedzieć, jacy my wobec tego zmiennego świata jesteśmy. Bo jak nie ma takiej dyskusji, to po co w ogóle cokolwiek robić tak naprawdę? W sztuce to w ogóle nie ma sensu. W kinie, które bywa czasami sztuką, no to warto wtedy przejść już wyłącznie w takie robienie seriali dla młodych ludzi albo wyłącznie kina romantycznego. Seriale pan też robi, oddziela pan, tutaj jestem reżyserem serialu, tutaj jestem reżyserem swojego autorskiego filmu. To się samo oddzieliło. W taki sposób ja zrobiłem tak naprawdę taki serial Czas Honoru, 5 serii tego, czy 6 nawet, i serial Osiecka teraz. To były takie duże seriale. Oddzielił się w taki sposób, że miałem po prostu scenarzystów innych. W drugim przypadku przy Osieckiej to Maciek Wojtyszko i Maciek Karpiński napisali scenariusz. W pierwszym to Jarek Sokół i dlatego, że to nie jest moje, to trochę inaczej tego dotykam. Poza tym w Polsce to jest też tak, że seriale to są filmy troszkę bardziej producenckie. Co to znaczy? To znaczy, że no, producent ma większy wpływ na przykład. Nie wyobrażam sobie, żeby przy mojej fabule ktokolwiek powiedział, że wolałby, żeby zagrała jakaś inna osoba. No nie, takie rzeczy się nie zdarzają. A przy serialu już tak, tam już są dyskusje, uważamy, że to powinna ta osoba zagrać albo ta, prawda? Inaczej więc to jest ciut bardziej zbiorowa robota, taki serial. Ale inaczej, to znaczy gorzej, lepiej? Nie, inaczej. Nie, nie, inaczej po prostu, no bo ja teraz, jak robiłem Osiecką, to też trzeba się pogodzić na przykład z tym, że Osiecka ma 13 odcinków, ja zrobiłem 10, Robert Gliński 3. No, czyli też musieliśmy razem pogadać ze sobą chwilkę, dogadać się, ustalić wspólne pryncypia. A poza tym no, spędziłem prawie 100 dni na planie zdjęciowym. To naprawdę jest wymagająca sprawa fizycznie choćby. Czyli takie 100 dni przy serialu, przy takich no, 40 dniach przy fabule, to jest jednak różnica. Szczególnie w moim wieku. Dramaty, filmy obyczajowe. Myśli pan jeszcze o jakimś innym gatunku, który chciałby pan zrealizować, do jakiego chciałby pan zbudować formę, bo do każdego filmu buduje pan inną formę. Jakbym miał ciut lżejszą rękę, to bym strasznie chciał zrobić komedię, tylko że nie potrafię. To znaczy tak połowicznie potrafię chyba. To znaczy sceny bywają chyba dowcipne i śmieszne, natomiast cały film nie do końca. W związku z tym będę musiał kogoś prosić o wsparcie, właśnie chyba pierwszy raz przy napisaniu takiego scenariusza, ale mam taką potrzebę, chciałbym się pośmiać. Jak zaczyna pan projekt, ufa pan, że będzie fantastyczny. Chce robić filmy, które będą interesować ludzi. Widz jest ważny, ale dzisiaj trudno o takiego widza. Ja ciągle mam taką nadzieję. Zresztą to pewnie wróci. To idzie takimi falami w historii cywilizacji, tak mi się wydaje. To nigdy nie wróci takie samo, jak było pewnie. To będzie zupełnie inaczej zdefiniowane, ale taka próba namysłu nad swoim życiem, bo to chyba o to chodzi, żeby człowiek przez chwilę się zastanowił, no to musi wrócić, bo inaczej się w ogóle rozpadniemy jako ludzkość, jeżeli tego nie wróci. Dla kogo pan robi filmy? Ma pan taką sylwetkę swojego widza? Nie, kiedyś miałem, kiedyś to była, tak jak mówię, resztka polskiej inteligencji, polska bibliotekarka plus pani, która uczy polskiego, no przesadzam oczywiście, ale trochę tak było. Teraz nie. Ja w ogóle rozpoznaję ten świat za każdym razem, bo on się tak zmienia. Ja patrzę po moich dzieciakach i każdy z nich jest troszkę inny. I technologia, która
zdominowała ostatnie lata, choćby w informacji po prostu, sprawia, że oni dotykają zupełnie innych miejsc. Na przykład, żeby sprecyzować, lata temu na przykład takie filmy, które ludziom się nie udawały, to były filmami zapomnianymi. A teraz ludzie zbierają się, żeby obejrzeć coś, co było kiepskie kiedyś, pośmiać się z tego, ale też, żeby odnaleźć pewne jednak wartości w tym, co było. To jest przedziwne. Młodzi ludzie się zbierają, żeby dotykać takich rzeczy, które kiedyś nazywaliśmy jakimiś frykami, takimi rzeczami zupełnie z boku, prawda? I to jest fantastyczne, bo się odgrzebuje zupełnie inny świat zapomniany, prawda? Przez możliwości kompletnie technologiczne, prawda? Że teraz można sobie znaleźć jakiś film brazylijski, który miał 6 pokazów tak naprawdę, przetłumaczyć go sobie i puścić w gronie 40 osób i zastanowić się nad tym, prawda? Świetnie, naprawdę. Kiedyś nie mieliśmy takiej możliwości. A myśli pan jeszcze o tym, że może dotrzeć do młodego widza? Ma pan kontakt w szkole z młodymi ludźmi. Jakie oni chcą robić kino, a jakie oglądać? Ja myślę, że chcą przede wszystkim robić kino i bardzo niewielu z nich, i tak musi być, na początku wie, jakie to kino ma być. I oni by strasznie chcieli zrobić pierwszy film, najczęściej to jest o nich i z nich, ale jakie to kino ma być, które robią, chyba jeszcze nie wiedzą. Natomiast myślę, że w tym momencie dużo kina europejskiego, skandynawskiego się ogląda. Dużo dobrego, takiego, ale niszowego kina amerykańskiego. Ale niszowego bardzo kina amerykańskiego. No, jest kilka takich kinematografii. Kiedyś to był Iran, teraz nie wiem, Liban, teraz to są filmy, nowe filmy hiszpańskie. Jest trochę tego, prawda? Ale to już jest bardzo wyrafinowany widz, a taki widz, który jest no, normalnym, przeciętnym widzem chodzącym do kina, bo mnie zawsze interesuje, czy filmowcy dzisiaj jeszcze mają taki imperatyw wychowywania widza. Bo pan mówił o komercjalizacji. Komercjalizuje się nie tylko kino, nawet festiwale filmowe się komercjalizują, konkursy się komercjalizują. Robimy coś pod konkurs, prawda? Pod festiwal. Nie mamy takiego poczucia, że jesteśmy tymi, którzy powinni wychowywać świat. Mało z nas ma takie poczucie. Kiedyś spotykaliśmy naszych mistrzów, to oni wiedzieli, że oni są fantastyczni. Teraz jest tyle tego, tyle filmów się robi, tyle autorytetów zmiennych na poziomie czysto filmowym na przykład, tyle znakomitych filmów, że my tak naprawdę nie potrafimy znaleźć jednej, dwóch, trzech osób, wokół których gromadzi się świat, nawet na polskim rynku. No bardzo trudno powiedzieć, czy to się dzieje wokół, nie wiem, Pawlikowskiego, czy wokół tego, czy wokół tego, czy wokół tego, prawda? I chyba z tego wynika, że nie ma takiego poczucia, że nas głos znaczy. A jeżeli się ma takie poczucie, to można wychowywać. Mam takie poczucie, że panu zależało na tym, żeby ten świat trochę wychowywać. Tymi słowami właśnie, że to niedobrze, że dzisiaj nie mamy poczucia grzechu, że nie chcemy wartościować, że to jest niemodne, niewłaściwe, tak. Niepolityczne. Jak się znajduje? Nie do końca już się znajduje, najprościej. A co z tego wyniknie, nie mam pojęcia, ale wie pani, ja już 25 lat pracuję w filmie i już powolutku mogę schodzić z tego pokładu.